tym tygodniu na polskiej granicy wschodniej zobaczyliśmy istotną podwyżkę cen mieszanki propan-butan w rejon niemal 3060 zł. Także wydaje się, że tego rodzaju ruch będzie w jakiś sposób determinujący dla najbliższych dni. Również kolejne dni przed majówką i nawet w okresie długiego majowego weekendu mogą przynosić dalszy etap zwyżki. Wydaje się, że mamy do czynienia z sytuacją nazwaną przez jednego z operatorów kontrolowanym niedoborem, to znaczy firmy handlujące gazem na większą skalę mają wprawdzie jeszcze towar, ale nie mają go w tak znaczącej ilości, aby pozwolić sobie na istotne obniżki cen i to może zapewne determinować zmiany w najbliższych tygodniach na rynku. Spodziewamy się wprawdzie już nie tak istotnych, ale nadal jeszcze cały czas widocznych wzrostów, wprawdzie na okres długiego weekendu majowego nie spodziewamy się jeszcze, że ceny detaliczne autogazu pójdą mocno w górę, natomiast niewątpliwie w cenach hurtowych ten ruch podwyżkowy będzie na pewno widoczny.